Na tę chwilę z niecierpliwością czekali młodzi sportowcy z Mikołajek. Przy ulicy papieża Jana Pawła II oficjalnie oddano do użytku kompleks boisk wybudowany w ramach rządowego projektu Orlik 2012. Wielkie brawa. Wokół wojskowej Mikołajka. W końcu doczekaliśmy się oficjalnego otwarcia naszego kompleksu boisk. To bardzo szczęśliwa chwila zarówno dla mnie, jak i dla moich współpracowników, a pewnie najszczęśliwsza dla młodzieży, która z tych boisk będzie korzystała. Zaprosiliśmy na dzisiejszą uroczystość pana wojewodę, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, będzie dzisiaj pani dyrektor Wasilewska z Departamentu Sportu, będzie też pan minister Zbigniew Włodkowski, nasi radni, goście z powiatu, pan starosta, jak też goście z naszej gminy Mikołajki, nauczyciele, mieszkańcy. Jest szansa, żeby w tym roku 110 takich orlików było w województwie warmińsko-mazurskim. Jest wielkim sukcesem, że w gminie Mikołajki są dwa takie kompleksy sportowe. Oczywiście mogą one powstać tylko i wyłącznie przy wspólnym finansowaniu. Finansowaniu rządu, samorządu i gminy Mikołajki i innych gmin również. Myślę, że takim podstawowym celem jest to, żeby dać szansę wszystkim. Nie tylko dzieciom uczącym się w tej szkole, ale również mieszkańcom gminy Mikołajki, aby mogli też uczestniczyć, zdobywając kondycję fizyczną, ale też i spełnić swoje jakieś marzenia czy ambicje sportowe. To jest boisko i zarówno dla dzieciaków, jak i dla zawodników różnych klubów sportowych. Gratuluję samorządowi Mikołajek, gratuluję panu burmistrzowi, który podjął tak śmiałą inicjatywę w budowie tego orlika. Bardzo jesteśmy zadowolone z tego, że no nasza miejscowość ma takie boiska i ma dostęp do niego. No na hali sportowej to jest, no nie, no zabudowany jest teren, no i tak jakoś na powietrzu na pewno raźniej z przyjaciółmi można się spotkać zawsze, zaprosić kogoś, pograć razem, a na hali to jednak nie wpuszczają tak nas, kiedy chcemy, także trzeba zarezerwować tak jakby. Na trawie się, jak się wywalisz, to skóry sobie tak nie spalisz, a tutaj się tak nie zranić jak poprzednie było boisko. Mikołajski Orlik to dwa boiska. Pierwsze do gry w piłkę nożną, drugie do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. Obiekt kosztował ponad 2 miliony złotych. Z tego obiektu korzystają. I taka...